No cześć. Wczesny poranek, godzina 10 rano. Tak, godzina 10 rano może być wczesnym porankiem. Na przykład jeżeli się spało od godziny 3.30. A jak widzicie, teraz się wybieram i dzisiaj będę wyglądał całkiem ładnie. O Jezu, nie zapnę się, nie zapnę się! Przynajmniej taki jest plan. Nie zapnę się, nie zapnę się! Zgrubła mi szyja! Możesz tego ostatniego nie zapinać, tylko zasłonić go muszką. A propos muszki. Jest przecudowna. A to tylko próbna przymiarka. A przed czym? Po raz kolejny w tym vlogu jedziemy do Katowic. Ale jest to związane z zakończeniem studiów. Jadę dzisiaj na w zasadzie coś w stylu swojego koncertu dyplomowego, gdzie będzie grany mój utwór Transformazur, o którym zresztą już mówiłem nieraz w tym vlogu. No i dzisiaj jest jego pierwsze publiczne wykonanie, w zasadzie premiera i w ogóle. Ale zanim Transformazur, bo Transformazur o 19, próba do Transformazura o 15, to jeszcze o godzinie 13 muszę zdać egzamin z analizy form muzycznych. Polega ten przedmiot głównie na tym, że słuchamy utworów i analizujemy, jakie, na jakiej formie, na jakiej podstawie został on zbudowany. Jak więc się przygotować do takiego egzaminu, który w zasadzie ciężko nawet określić, opowiedzieć o nim? Jest jeden bardzo prosty sposób. Słuchanie nagrań. Mamy mniej więcej listę standardów, które są przypasowane do danych form, czyli wiemy, że na przykład Billy's Bounce to jest blues parkerowski, tak? Czy Tenor Madness. Wiemy, że Flintstonowie na przykład są napisani w oparciu o Rhythm Changes i tak dalej, i tak dalej. I po prostu słuchasz tych rzeczy, osłuchujesz się, starasz się słuchać różnych wykonań, żeby się nie przyzwyczaić tylko do jednych. No i tyle, i się osłuchujesz po to, żeby później móc rozpoznać, nawet w utworze, którego teoretycznie nie znasz, żeby móc rozpoznać formę. No i ja właśnie dojechałem na miejsce. Jestem już pod moją uczelnią. Droga do Katowic, która na pierwszym roku studiów wydawała się strasznie długa i męcząca, teraz po prostu mija tak, pyk, o. Dobrze, mam jeszcze 20 minut. Idę się uczyć. No i już po egzaminie. Poszło, myślę, całkiem nieźle. Może nie będzie to 23 punktów maksymalna ocena, ale na pewno bliżej 20 niż 15. Czy to las? Czy to dżungla? Nie, to Akademia Muzyczna w Katowicach. Jako że jest to koncert, na którym są prezentowane utwory kompozytorów, no to my stwierdziliśmy, że w ramach podziękowania trzeba kupić dla całego Big Bandu, przynajmniej żeby każdy coś z tego miał, po czymś dobrym. Była propozycja czekolad, ale ponieważ Big Band ma bardzo męski skład, to stwierdziliśmy, czy my byśmy chcieli dostać czekolady? No nie. Ale piwem nie pogardzilibyśmy, naprawdę. Cześć, ziomeczku. Jesteśmy teraz z Pawłem i jedziemy w bardzo ważną misję. co jest dla muzyków najważniejsze poza muzyką? No, przeżycia duchowe i tak dalej. Ale również ważny jest alkohol. Tak. Przynajmniej tak mówią. No nie, ja bym tego nie podpisał tylko do muzyków, bo myślę, że to jest taka sprawa człowieczeństwa naszego, nie? To już o tym wiemy, mówił święty Atanazy z Mursi. Był taki? O alkoholu nie było z Mursi? Był jakiś z Mursi. No, Atanazy na pewno był, bo nawet w litanii Był, no to papież był. No. Heretyko, Atanazy tego, Atanazy tych, jak oni się nazywali? A oni, jaki wstyd, i to idzie w internet. Ja nie mogę. A Paweł jest na moim profilu na YouTubie jako polecany mój muzyczny znajomy. Można oglądać sobie jego filmy, na przykład ostatniego projektu Antyfona. O, dziękuję. Jesteś polecanych. Muzyka liturgiczna rządzi. Ja już wiem. Co? On Arian pogonił. Pięknie. No. Jesteśmy już po próbie generalnej. Jak poszedł twój utwór? Świetnie, nie poszedł. Jeszcze. Bośmy jeszcze nie grali, mój też nie poszedł, mimo żeśmy go grali. Mój to był ogień, sam ogień po prostu. A przedstawmy się, kogo my tutaj mamy. Ja jestem Miłosz i dla odmiany tam też jest Miłosz. Też Miłosz. I żeby było nudno, to Jakub. Dobre. Jakub. Jakub. Miłosz, jakie nastawienie przed koncertem? Myślę, że to będzie piękny wieczór, piątek 13. No tak, to jest wiele wierzchnia, no, przynajmniej jest na co zwali. Opowiedz o swoim utworze.
mój utwór. Jest to aranżacja utworu Sama Riversa w Beatrice. Będzie po prostu smyk. Żeby podejść do tego całego wydarzenia dzisiejszego z takim odpowiednim dystansem, no to piwo. No i już tyle. Po koncercie, po graniu. Zbieramy się. Hej moi kochani! Witamy w naszym vlogu codziennym. Właśnie idziemy sobie na lody. Jesteśmy tutaj po naszym... Nie do końca naszym. Ale miłość wymiot. Piękny transformator. Jesteśmy super kibickami. Tak. Darłyśmy się. Musimy się zbierać, bo dochodzi godzina 11, a no cóż, dzieci wstają o 6 codziennie, każdego dnia.